Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj zagram na moim głównym koncie tym oto pięknym deckiem. Będę grała Armią Szkieletów i powiem Wam, że lepiej mi się zdecydowanie gra Armią Szkieletów niż właśnie Rudą czy tam innymi jednostkami naziemnymi typu Goblin Gang i tak dalej. Także trzymajcie za mnie kciuki, zostawcie łapkę w górę, a ja już lecę z pierwszą walką, także trzymajcie za mnie kciuki. Na początku barbarianki, więc to mi się już nie podoba na samym początku, bo no nie mam tak za bardzo czym zacząć, więc poczekam sobie na jego ruch. O, wyrzucił hordę minionów, więc mogę sobie użyć teraz strzałek. Jedyny plus tego, że miałam strzałki na samym początku, a on po prostu wyrzucił hordę minionów. I lecę z lawą i zobaczymy, czy uda mi się wygrać to starcie. I zobaczcie sobie, on też ma lawę, ale prawdopodobnie ma też jeszcze jedne minionki do tego wszystkiego, ale plus jest taki, że ja mam tutaj właśnie szkieleton dragony. Więc w razie czego będę mogła się obronić. I uwaga, wykorzystał sobie tutaj barbarianki, ale fajne jest to, że właśnie mam... O, wykorzystał zapa, więc ja tutaj sobie lecę na spokojnie z armią szkieletów, bo on wykorzystał i zapa, i strzałki, więc... Nie ma tutaj żadnego problemu. O, proszę bardzo. I teraz sobie lecę z barbarianami. Jestem ciekawa, czy ma tutaj jakiegoś spela. Czy ma tylko właśnie zapa i strzałeczki. No zobaczymy. Pięknie mi to wychodzi. Pięknie, pięknie, pięknie. Lecę z minerem. I wydaje mi się, że to będzie walka wygrana. Ale jeszcze nie mówmy hop. Bo tutaj wszystko w dwa razy Eli może się wydarzyć, jak to w ogóle bywa u mnie. Powiem Wam, że szczerze Wam polecam ten deck, bo jest naprawdę łatwy do zagrania. Bardzo łatwo się obronić przed niektórymi jednostkami. Co prawda z niektórymi deckami bywa troszeczkę ciężko, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Także nie przejmujcie się tym, jeżeli przegracie jedną czy tam drugą walkę, bo to w sumie nie robi jakiejś tam większej różnicy. I ja teraz lecę z lawą na lewą stronę. On tutaj wykorzystał zapa, ale ma jeszcze strzałki. Jestem ciekawa, czy on wykorzysta je w ciemno. Nie. On myśli, że ja teraz wykorzystam strzałki tutaj na te trzy minionki, ale nie. Dam sobie czas, bo wiem, że on ma hordę minionów, więc bez sensu wyrzucać właśnie strzałki. I lecimy sobie teraz z obroną, bo on teraz wykorzysta... O nie! No i teraz muszę wykorzystać te strzałki jednak. O, szkurczaczki. I on teraz może wykorzystać... hordę minionów. Ale zobaczymy. Lecę z szkieletonami, lecę z armią szkieletów i wydaje mi się, że to już będzie wygrane. Zostało 15 sekund i tutaj raczej nie ma już szans, żeby... to wygra. Zostało 9 sekund. Nawet jeżeli byłby remis, to nic i tak nie zmienia, bo sobie użyję teraz lighta i już jest po prostu good game. Czyli pierwsza walka na odcinku wygrana i już mogę uznać odcinek za naprawdę pozytywny, bo jest jednak wygrana. I teraz lecę sobie z kolejną walką. Z drugą walką i mam nadzieję, że również będzie łatwa, szybka i przyjemna. O, tutaj kolega ma takiego piernikowego tower skina, który kiedyś był do kupienia w sklepie. I lecę sobie z dragonami, rozdzielę je, żeby jeden leciał w lewo, drugi w prawo. Tak dla bezpieczeństwa, gdyby on miał właśnie fireballa. Lecę z minerem. I zobaczymy. Powiem Wam, że muszę grać naprawdę na spokojnie, bo jeżeli gram chaotycznie, to ciężko potem jest wygrać. I lecę z barbariankami. Tak jest, pięknie. Tutaj pojawił się jeszcze Sparki, ale użyję sobie w tym momencie Lightninga. O, kurczaczki. No to będzie ciekawie. Będzie mega, 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 mega ciekawie. I proszę bardzo, armia szkieletów. O lol, ale udało mi się jakoś tak obronić przed tym w sumie. Ale myślałam, że Sparki uderzy, ale na szczęście nie uderzył. Okej, okay, i mini Pekka znowu, oh my god.
No dobra. Będę teraz startować z lawą. Zostało 38 sekund do tego, aby było dwa razy Eli, ale myślę, że jakoś tam sobie poradzę z tym wszystkim. Że jakoś sobie poradzę z tym przeciwnikiem. Mam tutaj jednego kibica, który mi tutaj wysyła Mother Witch. Wydaje mi się, że tutaj gram na Gianta. No, że będzie albo zwykły Giant, albo ten Goblin Giant, ale mam nadzieję, że będzie... No, wiedziałam. Właśnie, bo jak jest parki, to przeważnie jest albo Giant, albo Goblin Giant. I w tym przypadku jest Giant, więc... Więc musimy uważać. Musimy uważać. O, tak jest właśnie. Jest tutaj Elektro! Elektro! Ale użył zapa. Oh my god. W sumie tak trochę zupełnie niepotrzebnie. Ale plus w sumie dla mnie. Plus dla mnie. On ma jeszcze Rage'a, który w sumie nie wiem po co wypuścił. Ale dobra, no. Rozdzielę sobie barbarianki. Wyrzucę szkieleton dragony. Piękna obrona. I lecę z lawą. I ponownie będę bronić się Elektro. Nie, Inferno Dragonem. A on się broni Elektro. Oh my god. Muszę tam sobie wykorzystać strzałki. On teraz wykorzystał zapa, więc mogę tutaj na spokojnie armię. Lecę z Minerem, chociaż wie. Nie. Dariusza wykorzystał. Oh my god, Dariusza wykorzystał, a ja tutaj sobie szybko przetasuję. O nie, myślałam, że nie trafię na lawę. Nie na lawę, tylko na Darka. Oh my god. Wydaje mi się, że to będzie chyba już przegrana. Wydaje mi się, że będzie przegrana. Tak jest. O, ale o mały włos. Powiem wam, o mały włos. O mały włos. Ale nie ma czym się przejmować. Lecimy z kolejną walką. Lecimy. 5800 nadal, czyli nie jest źle. Ale tak balansujemy między 5800, a właśnie 5700. Ale mam nadzieję, że w tej walce jednak będzie wygrana. O nie, znowu będzie ten deck z Giantem, czy nie? O Jezu, jest beczka. Jest beczka. Najgorsze zło, jakie może być. To właśnie beczka goblinów. Lecę z Minerem. Nie wiem, czy on będzie miał princeskę, czy mini pekkę, czy co. Okej, okay, jest Hunter, więc mogę teraz sobie użyć Lighta. Oh my god, jeszcze tutaj jest Hog Rider, ale on wykorzystał zapa zbyt wcześnie, moim zdaniem. O nie. Ojejku, i zobaczcie sobie, ta mini pekka teraz mnie zje. Mini pekka mnie teraz zje. I mamy w tym momencie po jeden. Zostało 188 HP, no ale to i tak jest... No Jezu, nie mogę tego przegrać. Nie mogę tego przegrać, moi drodzy, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby jednak była wygrana. Lecę ze strzałkami. Mam nadzieję, że te dragony sobie poradzą z tą rudą. I tak średnio sobie poradziły. Teraz będę lecieć na spokojnie lawą. Mam trzech kibisów. Wcześniej miałam czterech, ale zawiodłam ich totalnie na maksa. Totalnie na maksa ich zawiodłam. Dobra, lecę z lawą na prawo. Odpuszczam tą wieżę. I tak już nie mam szans. I zobaczymy. Ej, wkurzę się, jak będzie miał jakiś budynek. Wiedziałam, że zawsze tak jest, że koleś ma jakiś budynek. Żeby tylko się po prostu nim bronić. Lecę z barbarianami. Tutaj sobie wykorzystam armię szkieletów. Bo wiem, że on i tak tam wykorzysta zapa. I zobaczcie sobie, teraz się role odwróciły. Mamy po jeden i teraz ja go cisnę. Zobaczcie sobie. I to już będzie good game. No i to ja rozumiem, moi drodzy. To ja rozumiem. Takie walki jak najbardziej są na plus. Także, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wygraliśmy dwie walki. No niestety jedną przegraliśmy, ale mimo wszystko odcinek i tak jak najbardziej pozytywny. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Piona, buziaki. Pa, pa!